Witam, witam Was, strzelce. To będzie czytanie takie ala bonusowe na następne dwa tygodnie. Chcę zobaczyć, co karty chcą nam przekazać, co karty chcą nam powiedzieć na temat dla strzelca, nie na temat strzelca. Jaki to jest przekaz dla strzelca, jeżeli chodzi o następne dwa tygodnie ogólnie. Nie wiem, czy to są sprawy miłosne, nie wiem, czy to są sprawy zawodowe. Zobaczymy, co karty chcą nam powiedzieć. Także przekaz dla strzelca na następne dwa tygodnie. Mamy asa mieczy. Nowe pomysły, nowy start. Prawda wychodzi na jaw, mówienie prawdy. Coś Was tutaj oświeci, nowy pomysł Wam przyjdzie do głowy, strzelce. Zaczniecie coś na nowo, coś nowego idzie w Waszym kierunku. Logika, myślenie. No i mamy króla pucharów, czyli co? Zaczynamy z czytaniem miłosnym. Co ten król pucharów chce? Co ten król pucharów chce? On trochę śpi. Słuchajcie, król pucharów to może być ktoś pod znaku wodnego, ale ja tutaj widzę, tu jest brak rozmowy. Ale tu będzie rozmowa, bo pojawił się as mieczy. Tu wyjdzie jakaś prawda na jaw. Na ten moment możecie z kimś nie rozmawiać, z osobą kochaną. Do kogoś macie może uczucie, ale tu jest brak rozmowy. Ktoś tutaj stawia na swoje ego, ktoś tutaj nie chcę rozmawiać, to może być cisza z kimś. Ktoś tutaj ma handrę, ktoś tutaj nie chce za dużo mówić, bo jest mu ciężko, ale tutaj wyjdzie coś na jaw. Dobra, kochani. Jakby, kochani, ogólna energia na następny tydzień, dwa. Coś Was tutaj oświeci. W najbliższym czasie możecie doświadczyć jakichś takich momentów jasności, przełomowych myśli. To będzie czas podejmowania ważnych decyzji, rozpoczynania nowych projektów z klarownością i z determinacją as mieczy. Ogólnie as mieczy zachęca nas do działania, ale z jasnym umysłem, ze zdecydowaniem. Dlatego mamy króla pucharów, także mi się wydaje, że to będzie coś związane właśnie z osobą. Ponieważ ogólnie król pucharów oznacza taką emocjonalną dojrzałość, równowagę, współczucie, emocje. To jest karta osoby, która potrafi zarządzać swoimi emocjami. I jeżeli to ma być Wasza energia, to wy możecie się znaleźć w sytuacjach, które wymagają takiej emocjonalnej dojrzałości. Może będziecie potrzebowali wsparcia bliskich, jeżeli chodzi o własne uczucia, o własne emocje. Ale mi się wydaje, że to jest bardziej na temat osoby, o której myślicie. Król pucharów, osoba, którą się kocha. Słuchajcie, kochani, muszę na chwilę spauzować, ponieważ moja niunia tutaj coś do mnie mówi. Ona jest bardzo zdenerwowana, ona już jest po śniadaniu, ale niestety ona tutaj ma nerwa. Zaraz wracam, kochani. Ona ogólnie tak jakby się czegoś najadła. Szaleju się najadła. Słuchajcie, także to jest ten król. Mi się wydaje, że to jest osoba, o której bardzo intensywnie myślicie, którą może nawet kochacie. To jest osoba, na której Was zależy. No ale jest cisza. Ktoś tu potrzebuje czas na odpoczynek. Ktoś tu potrzebuje czas na regenerację. Ktoś tutaj potrzebuje czas, żeby się zastanowić, naładować swoje siły przed dalszymi działaniami. O tym mówią cztery miecze. Do tego mamy moc. I moc dla mnie to jest taka karta kogoś z dużym ego. Ja się nie będę odzywać do ciebie, ja ci pokażę w ten sposób. Ale to jest również dla mnie karta czasami, to jest tylko moja interpretacja, dla mnie. Moc oznacza sytuację, gdzie na przykład są dwie osoby i te dwie osoby są
nieuzależnione od siebie, ale po prostu przyzwyczajone do sytuacji, w której są i trzymają się mocno tej sytuacji. To jest to nieuzależnienie, tylko to jest takie przywiązanie do drugiej osoby. Także wy możecie być ze sobą tutaj z kimś od dłuższego czasu, z tym królem pucharów i wy nie rozmawiacie ze sobą tutaj coś, jest, nastała cisza przed wami, ktoś tutaj ma handrę, ktoś tutaj się nie odzywa. No i cztery puchary. To jest apatia, to jest niezadowolenie, to jest skupianie się tylko na takich wewnętrznych emocjach, potrzebach. Także może to jest wasza energia, że wy po prostu nie jesteście zadowoleni z sytuacji, w jakiej jesteście może z tym królem pucharu. Pamiętajcie, jest was miecze, tutaj coś przyjdzie do was, tutaj przyjdzie jakiś nowy pomysł, odświeżenie myśli. Ale na ten moment mi się wydaje, strzelce, że wy nie jesteście zadowoleni w sytuacji, w której jesteście. Gdzieś tu jest cisza, ktoś ze sobą nie rozmawia, jesteście, bo jesteście, ale tutaj nie ma rozmowy, a wy potrzebujecie tej rozmowy. O co chodzi? Jest wam ciężko z tego powodu i będziecie może odczuwać takie przytłoczenie ogólnie odpowiedzialnościami, obowiązkami albo ogólnie tą sytuacją z tym królem pucharów. Jest po prostu wam ciężko, będzie w ogóle wam ciężko. Ale zobaczmy bliżej, bo jestem ciekawa, o co tutaj chodzi. Dlaczego mamy asa mieczy? Dlaczego mamy asa mieczy? Co to jest za nowość? Co to jest za prawda? Słuchajcie, wy, jeżeli chodzi o tego asa mieczy, to wy intuicyjnie wiecie, o co chodzi. Wy intuicyjnie wiecie, co wy macie zrobić. Kapłanka wie, kapłanka na innych kartach kapłanka ma zamknięte oczy, ale ona widzi przez te zamknięte oczy. Wy po prostu czujecie, że jest coś nie tak. Tu są może jakieś tajemnice, może są jakieś niedopowiedziane sytuacje. Ktoś wam czegoś nie chce, może wam powiedzieć, ale wasza intuicja wam dobrze podpowiada i to jest ten as mieczy. Słuchajcie się swojej intuicji przez najbliższe 2 tygodnie. Król pucharów. Król pucharów. Może być to również ktoś spod znaku wagi, ktoś, kto może tutaj moralnie się zachowywać, albo to wy macie się zachowywać moralnie, ale ktoś tutaj chce sprawiedliwości, ktoś może tutaj się poczuł traktowanie nie fair i dlatego tu jest ta cisza. Słuchajcie, powoli, powoli, tutaj coś jest ta sytuacja, jest nadzieja, że jeżeli wam zależy na tej osobie, a wydaje mi się, że zależy wam na tej osobie i wkurzacie się na tą ciszę, która tutaj jest między wami, tutaj nie ma czegoś dopowiedzianego, to mamy tą gwiazdę i powoli, powoli to się wszystko rozwinie pozytywnie. A 10 buław zostanie zrzucone. I słuchajcie, jeżeli macie problemy w związku, jeżeli macie problemy z tym królem pucharów albo po prostu z tą ogólnie osobą, którą kochacie i jest cisza, nie rozmawiacie, to są jakieś może tajemnice, ktoś tu nie chce nic coś mówić, to ten balast będzie zrzucony. Tu jest nadzieja na uzdrowienie, tu jest nadzieja na wyjście z tej apatii i tu będzie zdecydowanie jakaś rozmowa i wspólne działanie. Wy dojdziecie do porozumienia i ten balast będzie zrzucony. Także słuchajcie, taka wiadomość dla kogoś, jeżeli macie problemy, jeżeli chodzi o związek, o osobę i nie rozmawiacie ze sobą, to potrzebujecie trochę czasu, żeby to wszystko przemyśleć. I słuchajcie, te 10 buław będzie zrzuconych, ten balast będzie zrzucony, wy dojdziecie do porozumienia z tą osobą. A ja jeszcze chcę zobaczyć, jaka jest porada ogólnie dla strzelca. Jaka jest porada dla strzelca na następne 2 tygodnie? Co strzelec ma zrobić? Jaka jest porada dla strzelca? Słuchajcie, tu mi wychodzi komunikacja z osobą z przeszłości. Będziecie się komunikować albo z tą osobą, którą bardzo kochacie, albo tu będzie komunikacja z osobą, z przyjacielem z przeszłości, z rodziną, z domem, coś związane z przeszłością, coś, za czym tęsknicie, tu będzie komunikacja i wy może będziecie się zastanawiać, co ja mam dalej zrobić, tu będzie decyzja przed wami do podjęcia, macie się troszeczkę wstrzymać, jeszcze nie działać, czekać na komunikację i wtedy podejmować decyzję. Także na razie, ale to jest coś związane z osobą z przeszłości, ktoś tutaj ma jakieś
sprawy do załatwienia z osobą, którą już długo znacie, z którą macie tą przeszłość razem. I tu będzie dużo się działo, komunikacja i dopiero wtedy, jeżeli przyjdzie jakaś komunikacja w waszą stronę od tej osoby, to wtedy zacznijcie planować i działać. Na razie się wstrzymajcie, na razie czekajcie na komunikację od osoby, na którą czekacie, o której dużo myślicie, osobę, z którą przeżyliście coś i macie na przykład miłe jakieś wspomnienia również. Idzie komunikacja w waszą stronę, na razie nie podejmujcie żadnych pochopnych decyzji, tu was coś olśnie, ale dopiero po rozmowach, dopiero po tym, aż tutaj zacznie się coś dziać. Nie wychodźcie pierwsi z inicjatywą, jeżeli chodzi o podejmowanie jakichś pochopnych decyzji, nie, powstrzymajcie się, tu idzie komunikacja w waszą stronę, tu będzie się coś działo między wami a tą osobą z przeszłości i wtedy dopiero podejmujcie decyzję. Także jest taka porada dla strzelca. Nie wiem, co to oznacza, każdy ma jakieś inne życie, a wy napiszcie mi w komentarzach, czy cokolwiek rezonuje. Wszystko się ułoży ok, ale macie się troszeczkę wstrzymać. Także tak to zostawiam, kochani. Pozdrawiam was serdecznie. Buziaki, pa, pa.